No i już tylko trzech kandydatów pozostało nam do zwycięstwa we wrocławskim turnieju. Blindy 6000, 12000. No i szykuje się bardzo ciekawa rozgrywka pomiędzy tymi graczami. Ta trójka pokazała naprawdę świetnego pokera w turnieju wrocławskim. Widzimy w tej chwili na olinie jest pingwin sprawdzony przez Exkite. Dama 10 u pingwina, król walet u Exkity. Dama trafiona przez pingwina na flopie daje mu w tej chwili bardzo szczęśliwe podwojenie. I kolejne rozdanie. Blindy 8000, 16000. Ta trójka grała ze sobą naprawdę bardzo, bardzo długo przy tym stole finałowym. Staki bardzo często zmieniały właścicieli i tak naprawdę chyba jedynym cały czas wygrywającym graczem był tutaj Exkita, który mozolnie budował swój potężny stak. No i kolejne rozdanie, w którym bierze udział pingwin. Johninius podbił z batona z walet 9. Pingwin zdecydował się sprawdzić z 8-7. Flop nie przyniósł pomocy żadnemu z graczy. As, as 6. Pomimo tego na zagranie Johniniusa pingwin odpowiedział sprawdzeniem. I piątka na ternie dała mu open drawa do streeta, do szóstki leżącej na flopie. Johninius po raz kolejny atakuje i po raz kolejny doczekuje się sprawdzenia. No i trójka na river nic nie zmienia. I Johninius postanawia po raz trzeci zagrać, nie mając nic. No i nie mający już nic, pingwin został zmuszony do wyrzucenia swoich kart. Przy blindach 10 tysięcy, 20 tysięcy, ante 2000. Nadal cała trójka naszych finalistów w grze. Sytuacja się nie zmienia. Tych trzech graczy nadal jest przy stole. Para ósemek u Exkity. Decyduje się on na podbicie. Stawia w ten sposób pingwina na olinie, a pingwin posiadając as 3 postanawia sprawdzić to zagranie i za resztę swoich żetonów będzie walczył z parą ósemek u Exkity. Trójka na flopie. No, powoduje to tych kilka autów więcej dla pingwina, ale nadal to Exkita jest na prowadzeniu. Kolejne karty niczego nie zmieniły i pingwin kończy wrocławski turniej na trzecim miejscu. Jest to jego drugie, trzecie miejsce podczas cyklu Unibet Series of Poker. Po prostu nie miałem karty tak długo, że desperowanie wsunąłem as 3, co było najgorszym zagraniem. No i przed nami w tej chwili wielki finał Exkita Johninius. Widzimy graczy, którzy odpadli do tej pory. A w heads-upie spotka się dwóch zdecydowanie najlepszych graczy w turnieju wrocławskim. Bardzo agresywny Johninius i grający ostrożnie, ale budujący mozolnie ogromny stack Exkita. Widzimy raise Exkity z król 8, all-in Johniniusa z dama walet. Oczywiście natychmiastowy call od posiadającego większość żetonów na stole Exkity. Również to właśnie Exkita prowadzi w tym rozdaniu zdecydowanie. Trafia jeszcze na dokładkę ósemkę, ale nadal kilka autów ma Johninius. Niestety ani turn, ani river nie przynoszą mu pomocy. Nie spada ani dama, ani walet, ani dziewiątka dająca mu streeta. I zwycięzcą piątego turnieju z cyklu Unibet Series of Poker, turnieju we Wrocławiu, zostaje ten oto gracz, Exkita. Przeciwnik podbił z pozycji dealera, przebił mojego blinda, ja spuszowałem się all-in, sprawdził z król 8, no i niestety mi nic nie doszło, on dostał ósemkę i było po turnieju.
Pierwszy dzień był dla mnie o tyle ciężki, że zacząłem pracę o godzinie 6 rano. O godzinie 15 ją skończyłem. Pierwsze co to przyjął transport, przyjęliśmy tutaj. W czwartej ręce miałem złamane asy przez Milusa, który skompletował najwyższy set, no i straciłem 70% staka. No nie umiem rzucić asów, raczej rzadko kto potrafi, także no nie udało mi się to. Powiem szczerze, że trzech dealerów było dla mnie naprawdę niesamowicie przyjaźnie nastawionych. Dawali mi właśnie asy, króle, jupki. Także mogłem je wykorzystać też w sposób taki, że się dostałem do dnia finałowego dzisiaj. Czekałem, cały czas czekałem na jakieś lepsze karty. Próbowałem oglądać flopy albo właśnie przyjąć inicjatywę, podbijając tam. Szczerze mówiąc nie liczyłem, czy tam robię 3 beta, czy 4 beta. Sobie podbijałem, szczerze mówiąc, tak mało profesjonalnie. Ale bardzo jestem zadowolony dzisiaj ze swojej gry. Nie powiem, że szczęście nie dopisało, bo to jednak trzeba przyznać, że szczęście jest bardzo potrzebne, żeby wygrać tego typu turniej. Liczyłem na szczęście tylko i wyłącznie, ale przewaga staka moja też była tak olbrzymia, że no, dużo szczęścia potrzebował Junius, żeby chyba mi odebrać te ponad 1 500 000 czy 1 700 000. Nie, no, 1,5 miliona miałem gdzieś tam w żetonach, więc nawet 2 double upy mi tam jeszcze nie zaszkodziły, ale czekałem, bo w zasadzie gdy on się olinował, to miałem na ręce 3-10, 7-4, 8-5, więc to nie była karta na jedno sprawdzenie. Czekałem na chociaż właśnie króla lub asa z jakimś obojętnie jakim kickerem. Po wygranej Exkity w klasyfikacji generalnej po 5 turniejach niewiele się zmienia. Nadal na prowadzeniu Excel 919 punktów, tuż za nim Pepone. Swoją sytuację poprawił bardzo mocno Yoshin. Również Żelik bardzo wysoko stoi na 4. miejscu. Za nimi Kanavo, Killer, Sadza, Pingwin, który również swoim 3. miejscem zarobił mnóstwo punktów. Na 9. miejscu Profesor, którego dawno nie widzieliśmy na finale. A 10. zamyka Marek Sokół, czyli Barlogos. USOP we Wrocławiu już za nami, teraz czas na krótkie wakacje, a po wakacjach pod koniec września zapraszamy wszystkich na kolejny turniej cyklu Unibet Series of Poker, tym razem do Krakowa. Miejmy nadzieję, że padnie kolejny rekord frekwencji i może w końcu doczekamy się 200 uczestników podczas turnieju z cyklu USOP. A my już żegnamy piękny Wrocław. Paweł Majewski i Rafał Gładysz. Do zobaczenia.